W dzisiejszym odcinku używanych bez ryzyka porównanie dwóch kombi klasy średniej za około 20 tysięcy złotych. Co łączy Renault Laguna trzeciej generacji z Alfą Romeo 159? Przede wszystkim atrakcyjny stosunek ceny do roku produkcji. Wynika to po części z tego, że zarówno poprzednik tego samochodu, czyli model 156, jak i Laguna dwójka zwana Królową Lawet miały złą opinię. Sprawdźmy, jakie są te samochody. Jeśli chodzi o poprawę jakości, to na pewno nie dotyczy ona takich elementów jak na przykład znaczki Alfa Romeo, bo jest to typowy problem w tym samochodzie. Za to zdecydowanie lepiej jest, jeśli chodzi o trwałość mechaniki. W tym egzemplarzu mamy co prawda silnik dwulitrowy, który jest trochę droższy. Za około 20 tysięcy złotych raczej będziecie mieli tutaj diesla 1.9, 8-zaworowego o mocy 120 koni albo 16-zaworowego o mocy 150. W tym 16-zaworowym jest problem słynny z klapkami w kolektorze dolotowym, które się urywają, mogą wpaść do cylindra i uszkodzić silnik, ale zwykle się je wycina, nowsze egzemplarze nie mają tych problemów. Ważną rzeczą w tych silnikach jest to, aby pamiętać o wymianie paska rozrządu. Producent mówi w przypadku 1.9 o 120 tysiącach kilometrów, bezpiecznie jest skrócić ten dystans o około 20 tysięcy. Zapraszam teraz do wnętrza. Jeśli mówimy o poprawie jakości w Alfie Romeo, to znowu nie dotyczy ona takich elementów jak wykończenie wnętrza, bo ta skóra, która jest tutaj ekologiczna na kierownicy, te plastiki dosyć szybko tracą świeżość. Ale generalnie jest to samochód trwały. Mówi się też, że Alfa zyskała bardzo w momencie, kiedy przejęła trochę techniki z GM-u, czyli z Opla. Nie do końca możemy się z tym zgodzić, bo jednym z głównych problemów w tym samochodzie jest awaryjna skrzynia biegów. Była to skrzynia GM-owska M32, słynny problem z łożyskami, które tutaj się wysypywały dość szybko. Naprawa to około 1500 zł. Warto przed zakupem skontrolować, czy skrzynia działa dobrze, na przykład zmieniając obciążenia podczas jazdy. Kolejny element to jest układ wspomagania, również częściowo przejęty z Opli. Tutaj również są problemy z maglem, zdarzają się wycieki. Na szczęście jest to na tyle popularny element, że da się to w miarę tanio regenerować, czyli maglownica to jest około 1000 zł. Układ wspomagania również nie jest jakimś dużym problemem finansowym, ale warto sprawdzić to przed zakupem, tak aby potem nie musieć od razu wydawać niepotrzebnie pieniędzy, żeby tym samochodem spokojnie jeździć. Kolejny element z tyłu to jest tłumik. Dosyć szybko korodują tylne tłumiki, ale również zamiennik za około 150-200 zł nie jest jakimś dużym problemem. Na pewno dużo lepiej wykonane jest w tym samochodzie zawieszenie niż 156, bo zwykła trwałość przodu szacowana na około 100 000 km, w 156 to było nawet 40. Zapraszam teraz do Laguny. Jak widzicie, Lagunę mamy już przygotowaną, maska do góry, ale nie dajcie się zwieść, bo ten samochód wcale nie jest taki zły. Z tym dwulitrowym silnikiem, który Renault opracowało wspólnie z Nissanem, naprawdę daje radę. Silnik jest oczywiście na łańcuchu, co prawda słyszeliśmy o pojedynczych przypadkach, że on przeskakiwał jeden ząbek, ale to były pojedyncze przypadki. Na pewno to, co trzeba zrobić w przypadku tego silnika, to skrócić interwał wymiany oleju. Renault ustaliło go sobie na 30 tysięcy kilometrów, jest to absurdalnie długi okres. Zdecydowanie lepiej jest ten silnik serwisować co 15 tysięcy kilometrów, wymieniać olej i filtry. Generalnie ma on oczywiście typowe problemy współczesnych diesli z wtryskiem Common Rail, ale Alfa ma takie same problemy. Jest to jeden z bardziej udanych motorów tego typu, które w ostatnim czasie pojawiły się w samochodach. Mówi się, że Renault Laguna również ma problemy z elementami wnętrza, z ich trwałością. Ten samochód ma, jeśli oczywiście wierzyć temu, co podaje komputer, taki sam przebieg jak Alfa Romeo, którą oglądaliśmy przed chwilą. I powiem wam, że mam dużo lepsze wrażenia z tego, jak to wszystko tutaj się zachowało. Być może jest to kwestia użytkownika, ale jednak mimo wszystko Renault dużo wolniej się starzeje. Co więcej, ta generacja Laguny nie ma już takich problemów chociażby z kartami hands-free, które kiedyś były zmorą użytkowników Renault. Są to jakieś drobne historie elektroniczne, czasem zawiesi się radio, coś może przestać działać, ale nie są one nagminne. Nie ma też poważnych problemów ze skrzyniami biegów, tak jak na przykład miało to miejsce w tamtym samochodzie. Do tego dochodzi to, że remont zawieszenia, szczególnie tylnego,
jest tańszy, bo tutaj w Renault mamy zwykłą belkę, a w Alfie mamy układ wielowahaczowy. Zdecydowanie w kategorii bezawaryjności zwycięża ten samochód. Sprawdźmy teraz, ile miejsca jest w tylnej części obydwu samochodów i jakiej wielkości są bagażniki. Zaczynamy od Laguny. Jak zwykle przedni fotel ustawiłem pod siebie i oto jestem z tyłu Laguny. Jest całkiem sporo miejsca, zarówno tutaj na wysokości kolan, jak i nad głową. Sprawdźmy teraz, jak to wygląda w Alfie 159. Pięknie zaprojektowana z zewnątrz przez Giugiaro Alfa 159. No niestety w tylnej części kabiny nieco rozczarowywuje. Szczególnie, gdy porówna się ją z tym, co przed chwilą widzieliśmy, czyli z Laguną Trójką. Brakuje miejsca zarówno tutaj na wysokości kolan, jak i nad głową. Niestety. Zobaczmy teraz, jak wyglądają bagażniki. Jeśli samochód klasy średniej z nadwoziem kombi ma być autem rodzinnym, zdecydowanie lepiej wybrać Renault Lagunę, której kufer ma 508 litrów, wobec 445 w Alfie Romeo Sportswagon. Tutaj zwróćcie uwagę, też jest dużo wyższy próg załadunku. Tutaj dużo łatwiej jest ciężkie przedmioty wsadzać, dlatego że one są niżej. To samo dotyczy sytuacji, w której złożymy kanapę. Wtedy również w tym samochodzie będzie zdecydowanie więcej miejsca. W tej kategorii zwycięzcą jednogłośnym jest Laguna Trójka. Euro NCAP rozbił Alfę w 2006 roku, Lagunę zaś rok później. Obydwa modele otrzymały 5 gwiazdek w testach czołowych. Alfa Romeo 159. No tak, to jest samochód, który wywołuje uśmiech na twarzy kierowcy, bo trochę do tego został zaprojektowany, żeby dawać frajdę z jazdy. I naprawdę powiem Wam, że tutaj jest dobrze, jeśli chodzi o zawieszenie, o układ kierowniczy, który ma elektrohydrauliczne wspomaganie, co teraz jest już coraz rzadsze. Naprawdę to jest samochód przeznaczony dla kierowcy i jako taki bardzo dobrze się sprawdza. Niestety, może słyszycie to samo co ja, są tu różne takie dźwięki. To był akurat dźwięk skrzypienia po tym, jak nacisnąłem na pedał hamulca. No niestety tutaj Włosi się trochę nie popisali. Nawiasem mówiąc, tej fabryce, w której produkowana była Alfa Romeo 159, w tej chwili wytwarzany jest Fiat Panda trzeciej generacji, on również nie jest sukcesem. Po tym modelu Alfa skończyła produkować samochody klasy średniej i dopiero ostatnio wróciła z tylnonapędowym autem, ale to już jest troszeczkę inna historia. Tutaj można powiedzieć, że pewien okres aut przednionapędowych tego typu został zakończony właśnie tym modelem. Dziwi to, bo generalnie to auto jest bardzo udane, szczególnie na tle poprzednika, czyli modelu 156, gdzie rzeczywiście jakość tego samochodu, szczególnie zawieszeń, była bardzo słaba. Z Alfą Romeo 159 jest trochę ten problem, że ciężko jest znaleźć tutaj przyzwoity silnik benzynowy. Niestety większość jednostek, szczególnie tych oferowanych w początkowym okresie produkcji, tych, które są najpopularniejsze na rynku, to są jednostki pochodzące z Opla, które mają, no, właściwie każda z nich ma jakąś przypadłość, taką lub inną. Albo jest paliwożerna, albo awaryjna. Zdecydowanie najlepiej wypadają tutaj diesle. Za kwotę około 20 tysięcy złotych będziecie mogli kupić, tak jak już mówiliśmy, przede wszystkim te 1.9. To są bardzo udane motory i generalnie dobrze spisują się w tym samochodzie. Spalanie, które podaje producent, to jest około 6 litrów oleju napędowego na 100 km w przypadku wersji 150-konnej. Ona przyspiesza od 0 do setki mniej więcej w 9,5 sekundy. Prędkość maksymalna powyżej 200 km na godzinę. Więc jest to taki typowy samochód do tego, żeby się przemieszczać nawet na długich trasach. Ale zdecydowanie w tym samochodzie będziecie raczej szukać dróg z dużą liczbą zakrętów, no bo jest to samochód, który bardzo sprawnie je pokonuje. Dużą zasługę ma w tym tylno-wielowahaczowe zawieszenie, które jest trwałe. To jest też bardzo, bardzo fajne i bardzo ważne w tym samochodzie. Oczywiście remonty tych elementów nie są jakoś szczególnie tanie, tak samo jak osprzęt do silnika wysokoprężnego, ale na tyle, nie wiem, chociażby japońskiej konkurencji, to nie ma tutaj tragedii. Na pewno w przypadku Alfa Romeo liczyć można na niezłe wyposażenie, bo właściwie ciężko jest to takie samochody, które nie miałyby klimatyzacji i różnych dostępnych w okresie produkcji elementów zwiększających komfort i bezpieczeństwo. Także zdecydowanie ten samochód bardzo mi się podoba, bardzo podoba mi się to, jak jeździ, jak zachowuje się na drodze.
trzecia generacja Laguny to samochód zgoła inny niż Alfa Romeo 159. Chociaż przyspiesza całkiem zgrabnie. Przede wszystkim to auto, które nastawione jest na komfort. Tutaj nie ma takiej precyzji układu kierowniczego. Fotele nie trzymają tak dobrze w zakrętach, ale są zdecydowanie miększe niż te z Alfa Romeo. Ale samo zawieszenie również jest miękkie. Z tyłu mamy tutaj zwykłą belkę, więc wiadomo, że to auto tak szybko po zakrętach jak Alfa Romeo nie pojeździ. Ale jeśli chcielibyście połączyć Lagunę z przyjemnością jazdy i dobrymi właściwościami jezdnymi, to od 2008 roku, czyli rok po debiucie tej generacji trzeciej Renault Laguna, producent wprowadził odmianę GT. To była odmiana, która miała trochę inne, lepsze wyposażenie, a przede wszystkim tylną oś skrętną. Tam koła skręcały się do 60 km na godzinę, tak żeby ułatwiać parkowanie, a powyżej tak właśnie, żeby szybciej pokonywać zakręty. Kiedyś miałem okazję testować taki samochód i powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie jeździł. Co więcej, wersja GT była dostępna ze wszystkimi nadwoziami, nie tylko z nadwoziem coupé, czyli też można było mieć w kombi, w Grand Tourze właśnie taką odmianę. Ona bardzo często była łączona z takim fajnym niebieskim kolorem nadwozia. Od początku produkcji Renault Laguna, ona debiutowała dwa lata później niż Alfa Romeo, miała bardzo dobre wyposażenie, bo w podstawowych wersjach na Polskę były tutaj półautomatyczna klimatyzacja, szereg poduszek powietrznych, podłokietniki i tym podobne elementy. I znalezienie samochodu w bardzo dobrym wyposażeniu nie stanowi żadnego problemu. Co więcej, nie jest tak jak często to bywa w przypadku samochodów używanych, że te lepiej wyposażone pochodzą z zagranicy. W przypadku Laguny Trójki również polskie egzemplarze, te, które zwykle polecamy, bo można chociażby sprawdzić, jest większe prawdopodobieństwo sprawdzenia ich historii. Również te egzemplarze pochodzące z Polski mają dobre wyposażenie. W naszym egzemplarzu pracuje dwulitrowy turbo diesel opracowany wspólnie z koncernem Nissana. To jest bardzo dobry silnik, tak jak już mówiliśmy. W wersji 150-konnej ma niemal takie same parametry jak ten stosowany w Alfie. Różni się minimalnie, chyba o 1/10 przyspieszeniem do setki. Według producenta minimalnie mniej pali, ale tak naprawdę są to bardzo, bardzo porównywalne jednostki. Ma o 20 Nm więcej maksymalnego momentu obrotowego, co przydaje się w trasie. Sześciobiegową skrzynię biegów bardzo fajnie to wszystko pracuje. Oczywiście ta skrzynia ma bardzo długi skok lewarka i to wymaga przyzwyczajenia, ale tak jak już mówiliśmy, jest to samochód nastawiony raczej na komfort. W przypadku Renault Laguny jest o tyle fajna sytuacja, że nie tylko wersje wysokoprężne są godne polecenia. Oczywiście mówimy o trójce i o dwulitrowych dieslach, bo również są tu całkiem ciekawe silniki benzynowe. Może podstawowy 1.6 nie do końca pasuje do samochodu tej wielkości, ale już dwulitrówka pochodząca z Nissana to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry napęd, który zdecydowanie polecamy. Podobnie turbo doładowane dwulitrowe silniki Renówki. To też są udane silniki i zdecydowanie nie należy się ich bać. To jest fajne, bo coraz więcej osób szukających samochodów używanych jednak kieruje swoje kroki w kierunku benzynowych samochodów, dlatego że jednak osprzęt do diesli kosztuje krocie, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę wartość takiego używanego samochodu. No tutaj mówimy o 20 tysiącach złotych. Jeśli na przykład trzeba wymienić dwumasowe koło zamachowe i sprzęgło i ta cena oscyluje w okolicach 3000, no to już jednak stanowi to spory procent wartości samochodu. Generalnie bardzo dobrze oceniam ten samochód, ale tak jak już mówiłem, na tle Alfy jest on zdecydowanie bardziej komfortowy. No tutaj jakby to wszystko zależy od Was, czy bardziej potrzebujecie samochód, który będzie fajnie jeździł, czy bardziej taki, który nie zmęczy Was w dalekiej podróży. Z zakupem zamienników niezłej jakości nie ma problemu, a ich ceny należą do dość atrakcyjnych. Koszt przednich amortyzatorów do Alfy to od 530 zł, a za ten sam element do Renault zapłacicie o 30 zł mniej. Sprzęgło z dwumasowym kołem zamachowym w przypadku 159 to około 2900 zł, a do Laguny ta sama część kosztuje 3400 zł. Klocki hamulcowe do przodu wycenione są odpowiednio na 230 i 180 zł, a tarcze na 320 i 520. Gdybym podczas poszukiwań samochodu klasy średniej z nadwoziem kombi za około 20 tysięcy złotych kierował się sercem, wybrałbym Alfa Romeo, bo genialnie wygląda, świetnie jeździ, a do tego jest całkiem trwała. Gdybym jednak postawił na rozsądek, Renault Laguna trzeciej generacji byłaby lepszym wyborem. Przede wszystkim dlatego, że ma dużo pojemniejsze wnętrze i bagażnik, a do tego mimo wszystko rzadziej się psuje. Jeśli tego typu samochód, to zdecydowanie ten.